na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Motyla noga, Paweł. To są słowa, które cisną się na usta, czy ostrzej? No, to troszkę ostrzej, bo po dzisiejszym konkursie strasznie mnie to gdzieś zdenerwowało. Ale coś, już trochę zdążyłem ochłonąć, wyczyścić głowę i teraz trzeba po prostu porozmawiać z trenerem, co tam się wydarzyło i przygotować się na jutro. A jakie ty masz takie zwrotne informacje od samego siebie? Nie wiem. Właśnie to jest najgorsze, że nie rozumiem tego, bo wszystko próbowałem wykonać tak samo jak w tym pierwszym kwalifikacyjnym skoku, a jednak już tu coś nie wyszło i sam nie wiem, co tam zawiodło. Bałem się trochę tego, że zabraknie skoków treningowych i po fakcie już możemy powiedzieć, że w Twoim przypadku przydałoby się kilka prób tutaj. Czy problem jest na tyle skomplikowany, że to takie gdybanie, gdybologia? No to myślę, że bardziej takie gdybanie, bo nie, to po prostu nie zależy od skoczni. To gdzieś problem leży w mojej technice, w moich skokach, więc przydałby się bardziej wolny trening, taki spokojny, żeby na spokojnie sobie potrenować, a nie takie oficjalne, bo to jednak zawsze jest trochę inne skakanie. No ale w kwalifikacjach nie było tak źle przy okazji tej premierowej próby. Co się zmieniło pomiędzy tymi próbami dzisiaj? Sam chciałbym wiedzieć. No, to jest trochę tak, jakbyśmy sobie wzięli piłkę do kosza, stanęli na tej linii za trzy punkty i rzucali. Raz trafiasz kosza, raz nie, i wydaje ci się, że za każdym razem chwytasz piłkę i rzucasz tak samo, a raz to wychodzi, raz nie. I tak to podobnie teraz wygląda w moich skokach, że za każdym razem staram się robić to samo, koncentrować na tych samych rzeczach i raz to wyjdzie lepiej, raz gorzej. A czemu tak się dzieje, to nie wiem. No ja od poniedziałku tutaj NBA oglądam i nie wiem, jak ci wymiatacze to robią, ale nie zawsze udaje się powtórzyć, tak jak mówisz. Ty skakałeś w Willingen przed wylotem tutaj do Stanów. Ile tych skoków było? Co miał na celu ten trening? Trzy skoki udało mi się tam oddać. Na celu miał znalezienie jakiegoś dobrego czucia, znowu wrócenia na dobre tory, ale no nie wyglądały te skoki tam też fantastycznie, więc no tyle. Paweł, na sam koniec, czemu ty mnie dręczysz w pracy? Ja tutaj naprawdę schorowany przyjechałem, nie śpię po nocach, a ty mnie śnieżkami atakujesz. Czy to jest po koleżeńsku takie? Ale ja nie rzucałem w ciebie. Tylko... A w kogo? Ja w ogóle nie rzucałem. O czym ty tu mówisz? Materiał na taśmie. A to może tak mi się kiwło ręką, akurat tam miałem śnieżkę. O, widzisz, to nie ja. One same tu latają. To same latają, to są takie amerykańskie śnieżki. Tam jest taki śnieżkomat, uśmiechnięty stoi. No, tak to tu jest w tej Ameryce. Powiedz, mimo wszystko to, co się działo pod skocznią, to coś nieprawdopodobnego. Jesteśmy na drugim końcu świata. Ja wiem, milion razy padało to pytanie o polskich kibiców, ale to jest fenomen. No jest to fenomen. Sam jestem w szoku, że tyle polskich kibiców tu pod skocznią się zgromadziło. I cóż, nic tylko możemy im podziękować za to, że tak wspaniale nas wspierają i skupić się, żeby dać, skupić się na swojej robocie, żeby dać im powody do świętowania, do radości. Będzie jeszcze dobrze. Wierzymy w to gorąco. Musimy. Dobrodošli doma. Dobrodošli u planicy.